Tegoroczna akcja choinka udania nie odróżni się niczym od poprzednich. Jest to już kolejny cykl choinka udania, to znaczy każdy może sobie przyjść, wyciąć choinkę, znaleźć swoją na plantacji. Oczywiście towarzyszymy przy tym, jeżeli ktoś nie ma swoich narzędzi. Za chwilę będą tutaj pilarze, którzy pomogą ściąć tą choinkę i wynieść. Tak jak powiedziałem, co roku jest to kolejny już rok, więc dużo ludzi tutaj z miasta, szczególnie Radomska, jest już przygotowanych, nastawionych na to choinkę udanie. Cieszy się to dużą popularnością. Powiedzmy, jakie to są drzewka? Najwięcej w swojej ofercie mamy świerka kłującego i na tych plantacjach, na których dzisiaj będziemy korzystać, jest to świerk kłujący. Proszę powiedzieć, no samemu też można wycinać, czy raczej pilarz wycina? Można samemu. Jeżeli ktoś chce, można samemu. Są też choinki niższe, jeżeli ktoś chce wykopać. Oczywiście mamy szpadel, może sobie nawet wykopać z korzeniami. Spróbować później ją posadzić w ogródku swoim czy przed domem. Proszę powiedzieć, dlaczego taka akcja jest cenna? Dlaczego nie kupować w sklepie, nie kupować gdzieś przy markecie? My choinki hodujemy na plantacjach. To znaczy w takich miejscach, gdzie nie może być las, tak jak tutaj przy mieście, przy budynkach. Są to małe fragmenty gruntu, kilkunasto, kilkudziesięcioarowe. I co roku staramy się założyć te kilkadziesiąt arów takich plantacji, tak żeby był ten cykl produkcyjny tych choinek cały czas przez następne lata. Wiadomo, że choinka rośnie kilka lat, potrzebuje te 6, 7, czasem 8 lat, żeby swoją wysokość osiągnąć. No później z takiej plantacji możemy korzystać przez następne 3, 4, może czasem 5 lat. Zdarza się jeszcze, że ludzie wycinają nielegalnie drzewka w lesie? Tak, zdarza się. Jest to na pewno już bardziej, no myślę, że tak bardziej spontaniczne, gdzieś tam przy, powiedzmy, w terenach wiejskich, ale jest to już rzadkość. Natomiast no, zdarza się ciągle, że ludzie szukają sami na swoją rękę po lesie, szczególnie korzystają z upraw, gdzie tak naprawdę nie wolno nawet wchodzić, wycinają drzewka z upraw leśnych. Proszę powiedzieć, jeżeli szukają, no to na jakie to drzewko patrzą? Najczęściej ludzie, no taki standardowy wymiar to jest od 1,5 do 2 metrów. No czasami ludzie szukają niższych choinek. No wiadomo, jeżeli ktoś szuka też choinek gdzieś do swoich zakładów, no to wtedy są to choinki większe. Co jest takiego w takiej prawdziwej choince niż w tej sztucznej czasami, czy w sztucznej? Prawdziwa choinka ma to do siebie, że jest naturalną. Ona jest biodegradowalna, nie tak jak plastik czy sztuczne choinki, które, no, jak już wiemy, ileś tam tysięcy lat potrafią się rozkładać. Mamy, tak jak tutaj przy naturalnej choince, to, że wycinamy, w to miejsce pojawia się nowa. Także cały proces, naturalny proces. A proszę powiedzieć, a te choinki w doniczce, one są ok, jeżeli kupujemy gdzieś właśnie przy markecie czy w jakimś sklepie? Znaczy wszystko zależy, skąd ta choinka, bo zdarza się tak, że choinki hodowane w doniczkach tak naprawdę są wsadzane do tych doniczek bezpośrednio przed sprzedażą. No i taka choinka jeszcze przetrzymana przez ileś dni w domu, no, powoduje to, że no nie zawsze ten sukces jest taki, że uda, że ona się po prostu nam przyjmie, będzie rosła. Natomiast no, musimy patrzeć, czy ta ziemia w tej doniczce jest zwięzła, a najlepiej kupować takie choinki bezpośrednio na otwartych szkółkach. I na koniec proszę powiedzieć, jakie są ceny w tym roku? Czy one się coś zwiększyły przez ostatnie lata, czy to jest podobnie? Bardzo niewiele. Ta standardowa choinka świerka kłującego kosztuje, ta standardowa, czyli od 1,5 metra do 2,5 metra, kosztuje 60 zł. No niższe już mamy do 1,5 metra za 46, mówię o cenach brutto. Jeżeli mówimy o naszym świerku czy o sośnie, to są ceny o połowę niższe niż świerka kłującego. Tutaj się pan pojawił. I dlaczego stąd choinka? Nie z marketu, nie ze sklepu? No, piękna pogoda i samemu można coś do swoich potrzeb dobrać. I jakie są te potrzeby u państwa? Potrzeby ładna, dorodna, żeby przyjemnie było w święta. Wysoka? Wysoka, oczywiście. I co jest takiego w żywej choince, że pan się na nią decyduje? Atmosfera, miły, piękny zapach w domu, taki nastrój świąteczny. Także no, polecam. Powiedzmy, no dlaczego tutaj po choinkę?
Szczerze powiedziawszy, to jest najfajniejszy sposób wybrania choinki. Nie jest przebrane, to po pierwsze. Nie stoją nie wiadomo ile w tych supermarketach ani nic. I można przyjść faktycznie z całą rodziną w dowolnym momencie, bo to jest jednak weekend, wybrać to, co chcemy praktycznie, ściąć własnoręcznie i zanieść po prostu do domu. Co jest takiego w żywej choince? Ten klimat, ja osobiście pochodzę ze wsi, więc zawsze u nas była żywa choinka i staram się też u siebie kultywować to, żeby też również było żywe drzewko w domu. No to tak gładziutko przejdzie, że... Jadę! No... Konkretna będzie. Tak. Zaściskać gałęzie, te poczne. No przejdzie, tylko trzeba ją... A pani sobie też chce tam wziąć, bo to nie jest. No i jeszcze kawałeczek? Chcecie jeszcze kawałek ją? Przyjechaliśmy tutaj z tatą, żeby wybrać jakąś ładną, dużą choinkę. Dlaczego tutaj akurat? Dlaczego nie pod sklepem gdzieś, nie pod marketem, tylko samemu lepiej wybrać? Stwierdziliśmy, że na pewno tutaj będzie największy wybór i znajdziemy najpiękniejszą choinkę. Ty jak pamiętasz tą choinkę i święta? Z czym się kojarzą? Jaki jest ten zapach choinki? Przede wszystkim zapach jest bardzo ważny tej choinki, żeby była super atmosfera i właśnie z tym mi się kojarzą przede wszystkim święta.